Święty Józef, mąż Maryi, to człowiek drogi. Od mojego dzieciństwa, młodości jestem nim zafascynowany. To mój patron z bierzmowania, choć pierwotnie chciałem mieć na imię Szarbel na bierzmowaniu, ale 89 rok, mój proboszcz się nie zgodził. Wiadomo, z proboszczem człowiek nigdy nie wygra. Trudno się kłócić, więc zamieniłem na Józefa. Potem się okazało, że Szarbel na chrzcie otrzymał Józef, więc nie straciłem, zyskałem podwójnie. Święty Józef, człowiek drogi, czytamy o nim w Ewangelii, zawsze w takim niezwykłym kontekście, moi drodzy, kiedy ma się coś wydarzyć. Nie mamy ani jednego jego słowa, wydaje się więc człowiekiem milczącym, ale nie dlatego, że był niemową, raczej dlatego, że autorzy, ewangeliści chcą podkreślić, że był człowiekiem czynu. Jakże to ważne w czasach, kiedy tyle mamy słów, tyle wiadomości, tyle próżnych słów, tyle gadulstwa, plotkowania, niepotwierdzonych informacji lub informacji, które dzisiaj są informacją, jutro już nie mają żadnej wartości. Jest ktoś taki, który milczy, bo wie, co robi. Święty Józef jest patronem dla nas dzisiaj na nowo pokazanym, wskazanym przez Ojca Świętego Franciszka, który ogłosił rok Świętego Józefa, żebyśmy wiedzieli, co robić. Więc spójrzmy może na chwilę, co możemy robić ze Świętym Józefem. Bo to, że się z nim nie nagadamy, to już wiemy. Ale co możemy z nim zrobić? Możemy przede wszystkim spojrzeć na niego najpierw w scenie zwiastowania, kiedy sam musi zmierzyć się z tą prawdą o Maryi, o jej macierzyństwie. Ci, co byli w ciągu ostatnich 3 dni na rekolekcjach w naszej farze, to rozumieją już ten temat głębiej. Był on omawiany przez ojca Dominika. Ale natychmiast, kiedy Józef podejmuje swoją decyzję przyjęcia Maryi, nie boi się tego, pojawia się motyw drogi, trzeba wyruszyć do Betlejem, bo czas narodzin się zbliża. To nie była fajna wycieczka. Maryja na ostatnich nogach, na pewno nie w głowie jej było to, żeby gdziekolwiek się wybierać, a szczególnie jeszcze w góry, trudy podróży. Ale było trzeba, ponieważ takie było zarządzenie Cezara. Cezara, który jak się okazuje, choć rządził w dalekim Rzymie i nie miał pojęcia o tych ubogich ludziach żyjących w Nazarecie, którzy niosą w sobie tajemnicę Boga, wypełniał plany Boga. Jak to wiele nam daje nadziei, że nawet ci, którzy daleko są od Boga, więcej, nawet wrogami są Boga lub podają się za bogów, tak jak Cezar, który uważał, że jest przecież Bogiem na ziemi. On tylko wypełnia wolę Boga. Bo Bóg tak to właśnie poprowadził, że na tych ostatnich nogach Maryja musi ruszyć się z Nazaretu, iść do Betlejem, bo takie było zarządzenie Cezara, ale takie przede wszystkim były plany Boga, bo proroctwo mówiło, że Mesjasz musi urodzić się w Betlejem. Widzimy więc Józefa, który wyrusza w drogę, by towarzyszyć Maryi. Widzimy też jego zmartwienie, jak szuka, nie może znaleźć właściwego miejsca. Troska każdego ojca, męża o to, żeby zapewnić swojej rodzinie jakiś godny byt, jakieś godne warunki, ale nie jest w stanie tego zrobić. Jaki ból musiał być świętego Józefa, kiedy jedyne, co znalazł, to jakaś grota, ale Bogu to wystarcza. Bóg chce naszego serca, które ma do Niego należeć, a o resztę On już się zatroszczy. Potem widzimy Józefa, który chroni Jezusa, znowuż w tym akcie wewnętrznego oświecenia przez anioła, kiedy trzeba uciekać do Egiptu, kiedy pojawia się zagrożenie Jezusa, tego, który miał być Zbawicielem świata, ale jego życie było zagrożone przez szaleństwo Heroda, który już wiele razy udowodnił, że jest w stanie zabić nawet swoich najbliższych, swoją matkę, żonę, swoich synów. Dlatego w tym morderstwie dzieci w Betlejem nawet historycy nie wspominają, bo wobec rzeczy, których dopuszczał się Herod, to był tylko mały epizod. Ale Bóg prowadzi Józefa i to jemu zleca ochronę życia Jezusa.
ochronę jego matki. I muszą wyruszyć w drogę. Myślę, że to jeden z najbardziej dzisiaj dla nas ważnych jest motywów duchowych, że Józef wyrusza przez pustynię, aby tam chronić Jezusa i jego matkę. On ich tam chroni. To nie była znowuż wycieczka do Hurgady, żeby spędzić miłe wakacje, ale prawdziwa konieczność znaleźć się w obcym miejscu, nieprzychylnym miejscu, wrogo nastawionym do Izraelitów. Do dzisiaj przecież Egipcjanie nie darzą wielkim uczuciem sympatii Izraelczyków. Wrogie, nastawione do siebie kraje walczą, wojna była. Tak było od zawsze. Więc muszą iść w to wrogie sobie miejsce, bo tam Bóg znowuż przewidział, że będzie miejsce schronienia. Moi drodzy, i dla nas myślę, że to ważna lekcja, że czasami to, co wydaje się naszym uciemiężeniem, może być jednocześnie naszym miejscem dojrzewania. Warto spojrzeć także nieraz na te nasze życiowe doświadczenia właśnie w ten sposób. Ale dać się wyprowadzić tam nie w pole naszym własnym wyobrażeniom, czasami złemu duchowi, ale dać się poprowadzić Bogu, tak jak dał się poprowadzić święty Józef. Przy jego boku była Maryja i Jezus. Jeżeli nie chcemy dać się wyprowadzić w pole i manewry pustyni, a więc miejsca, które jest bez życia dzisiaj, musimy trzymać się właśnie ich, tych trzech bijących razem serc, zjednoczonych w miłości i wierze, Jezusa, Maryi i Józefa, aby poczuć, czym jest prawdziwa bliskość, czym jest miłość, że nic nam nie będzie brakowało, gdy nie będzie brakowało nam ich wiary i miłości. I zresztą te dwie najcenniejsze rzeczy nie są nieutracalne, to właśnie je najłatwiej utracić. Wiemy, że nic tutaj na tym świecie nie mamy raz na zawsze, ale chyba najbardziej nie mamy raz na zawsze miłości. Tak łatwo ją zgubić po drodze. Wiele małżeństw tego też doświadcza. Rodzin, które gdzieś kiedyś zachwyconych sobą, zafascynowanych, potem gdzieś zaczynają obojętnieć, popadać w rutynę i zabijają miłość. I nawet jeśli są razem, to trwają, jak ja to mówię, takiej cichej rozpaczy. Ani sił odejść, ani by zostać. Wegetacja. Święta Rodzina nas motywuje do tego, by pozwolić na nowo wyprowadzić się Bogu w to miejsce pustynne, to znaczy trudne miejsce mojego życia, ale by tam na nowo spotkać Boga. Może w moim małżeńskim kryzysie, może w mojej trudnej sytuacji rodzinnej, może z kłopotami z moimi dzieciakami, z pracą, z tym wszystkim, co jest. Ale tam także jest miejsce spotkania z Bogiem. Wtedy, kiedy wierzymy i się modlimy. Bo gdy się modlimy i gdy wierzymy, tam jest miejsce i przestrzeń na działanie cudów dla Pana Boga. Tego doświadczyła Święta Rodzina. Potrzebowali też czasu. Nie żądajmy, że nasze życie musi zmienić się od razu. Prawdopodobnie co najmniej kilka lat Święta Rodzina musiała spędzić w Egipcie. Tam Bóg ich chronił, aby potem wrócić do Nazaretu, bo takie były Boże plany, żeby Jezusa nazywano Nazarejczykiem. I taki będzie napis potem na jego krzyżu. I potem znów widzimy świętego Józefa. Po raz ostatni w tej scenie, którą słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, kiedy idą na pielgrzymkę do świątyni jerozolimskiej. Więc zawsze, gdy pojawia się święty Józef w Ewangeliach, natychmiast pojawia się element drogi. Do Betlejem, do Egiptu, do Jerozolimy. Więc gdzie jest święty Józef? Moi drodzy, nie ma wątpliwości. Musimy szykować się do drogi. To znaczy, że Bóg ma jakiś plan. I teraz, kiedy jakby znienacka papież Franciszek, bez żadnych przygotowań, zapowiedzi, ogłasza rok świętego Józefa i próbowaliśmy, ciągle jeszcze próbujemy zastanawiać się, zgłębiać i medytować, jakie jest znaczenie tego. Jakby momentem kulminacyjnym dla nas dzisiaj jest to miejsce spotkania na mszy, na różańcu i na akcie zawierzenia. Żebyśmy dali się dalej poprowadzić, że to nie jest meta, do której zdążamy, tylko raczej punkt startu do tego, żeby nasze życie zawierzone tym trzem bijącym, zjednoczonym w miłości sercom Jezusa, Maryi i Józefa, dać się poprowadzić, by poczuć się na nowo rodziną, na nowo zjednoczoną. Zjednoczoną w swoich własnych domach, zjednoczoną w nowych strukturach parafii, które tworzymy, społeczeństwa, które tworzymy, tak bardzo dzisiaj podzielonego z różnych powodów. By na nowo zobaczyć, jak to może wpłynąć na nasze życie zawodowe, na jakość wykonywanej pracy,
na wzajemne relacje, odniesienia do siebie, zobaczyć, co może się wydarzyć, kiedy otwierają nam się oczy z powodu wiary i miłości. To zawsze jest Boży dar. My mamy tylko dać się poprowadzić i otworzyć na to działanie. Ale ktoś może zapytać, proszę księdza, jak mam się otworzyć na to, żeby Boża miłość zamieszkała w moim sercu? Odpowiem wam szczerze. Nie wiem. Tę drogę każdy musi przejść sam. Że to jest jedna z tych rzeczy, co do której nie ma instrukcji. Że tak osobiste spotkanie z Bogiem każdy musi wypracować sobie sam. Jedno jest pewne. Jeśli tego pragniesz, jeśli tego chcesz, Bóg to w tobie zrobi. I poczujesz, że to jest właśnie to. Że zostałeś dotknięty. Zostałaś przemieniona. I dajesz się prowadzić. Święty Józef jest tym, który wyprowadza nas w drogę, ale też daje nam odwagi, że w tej drodze nie jesteśmy sami. To właśnie opieka nieba nad nami. Papież Jan Paweł II w 89 roku w adwortacji o świętym Józefie napisał, że gdy nadeszły trudne czasy dla Kościoła, papież Pius IX ogłosił go patronem Kościoła Świętego w 1870 roku. Rzeczywiście w tych trudnych czasach dla Kościoła, kiedy wydawało się, że wszystko się wali, druga połowa XIX wieku, kiedy miały miejsce niezwykłe procesy społeczne, ekonomiczne, które doprowadziły z jednej strony, także religijne, doprowadziły do powołania, zwołania Soboru Watykańskiego I, ale też do jego przerwania właśnie w tym roku, kiedy wojska Garibaldiego wkroczyły do Rzymu, kiedy jawne i oczywiste stały się rządy masonerii. Garibaldi za swój śmiały czyn został dożywotnim potem mistrzem loży masońskiej. To były czasy, kiedy w Londynie zbiera się pierwsza międzynarodówka komunistyczna. Kiedy ma dojść już niebawem do wielkiego starcia między tymi dwoma wizjami, ideologiami, która jedna zrodzi drugą potem. Komunizm i nazizm. A pośrodku zwykli ludzie z ich zwykłym życiem, które zostanie zniszczone. Komunizm, który chciał stanąć w obronie robotników, tak naprawdę odebrał im jedyne, co mieli, nieraz bardzo uciemiężonym kapitalistycznym wyzyskiem, ponieważ odebrano potem im wiarę w duszę nieśmiertelną i zostali zupełnie z niczym. I tym roku także, w 1870, przychodzi na świat Włodzimierz Iljonowicz, Lenin. Ten, który w 1917 roku stanie na czele rewolucji październikowej. Właśnie w tym miesiącu, w którym na koniec objawień fatimskich pojawi się święty Józef, jakby stawiając czoła temu wydarzeniu. Oto dwie wizje świata. Dwóch mężczyzn. Rewolucja materialistyczna, ateistyczna i człowiek pełen milczenia i pokory. Po to, aby stanąć z dzieciątkiem Jezus, jak zapowiedziała Matka Boża już we wrześniu. Maria nie mogła się doczekać. Już we wrześniu dzieciom mówi, za miesiąc przyjdzie święty Józef z dzieciątkiem. Jak już się cieszyła, że właśnie Józef się pojawi. Zapowiadała go w tak niezwykły sposób. Pełen radości, entuzjazmu. Więc to musiało mieć duże znaczenie. I rzeczywiście, Józef się pojawia. Jak wiemy, nie powiedział nic. Czyli to na pewno był on. Ale wtedy pobłogosławił trzykrotnie świat. Świat, który tkwił w I wojnie światowej, choć wtedy jej tak nie nazywano, bo nikt nie wiedział, że za 20 lat wybuchnie druga gorsza, a niebo wiedziało i przestrzegało. Jeżeli się nie zmienią wasze serca, jeżeli nie zmieni się kierunek waszego myślenia, to doprowadzi was to do katastrofy. I gdy w I wojnie światowej zginęło ponad 8 milionów ludzi, w II, już według różnych obliczeń, ponad 60 milionów ludzi. I nie musiało do tego dojść. I niebo płakało nad tym, co miało się zdarzyć. Ale wielka tajemnica wolności i ludzkiego sprzeciwu, a jednocześnie wielkiej powagi grzechu i jego konsekwencji w naszym życiu, nie tylko osobistym, ale widzimy także społecznym, narodowym, które wyniszczyło wręcz niektóre narody do cna. Do tej pory w Polsce tyle lat po wojnie, ponad 80, ciągle mówimy o
jakiejś formie zadośćuczynienia strat, które wtedy poniósł naród polski. Tylko wylicza się w tej chwili materialne. A gdzie te duchowe straty w osobach, w tych geniuszach naszych, polskich? Co wszystko mogło się wydarzyć? Ilu świętych zabrakło na liście? I przychodzi święty Józef, by pobłogosławić świat. Świat, który wtedy w czasie I wojny światowej przede wszystkim został umęczony w osobach mężczyzn. Bo w tej wojnie uczestniczyli mężczyźni. To nie była wojna cywilów, tak jak stała się ta druga wojna światowa, gdzie przez bombardowania, naloty ginęła ludność cywilna. W pierwszej wojnie światowej walczyli mężczyźni. Nie było więc prawie, że rodziny, której nie zginąłby ojciec, mąż, brat, syn. Nie mówiąc o tych wszystkich kalekach, którzy wrócili, już nie byli zdolni do tego, by pełnić swoje funkcje, do tych wielkich traum, których nie da się wyleczyć przez jedno pokolenie. I w tym właśnie doświadczeniu przychodzi święty Józef, wzór męskości. Ten, o którego w litanii też wzywamy, po polsku tego tak dokładnie nie czujemy, bo to jest pogromco złych, po strachu złych duchów, duchów piekielnych, ale po łacinie to jest terror demonum. My najczęściej, jak słyszymy słowo terror, to kojarzy nam się ono z działaniem wrogim, z działaniem złym, z terrorystami, z zniszczeniem. Ale właśnie w litanii do świętego Józefa Kościół oficjalnie wzywa jego jako terror demonum, jako tego, który wprowadza terror i postrach w samym piekle. Dlaczego? Dlatego, że jest mężem pełnym wiary. Dlatego, że nie mówi, tylko działa w całkowitym zjednoczeniu z Chrystusem. Posłuszny Bogu, robi to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Jeżeli dzisiaj chcemy go wezwać jako patrona dla naszego miasta, dla naszych rodzin, dla naszego życia, to właśnie, moi kochani, po to, abyśmy zobaczyli, nie co znowu możemy powiedzieć, jakich użyć słów, ale po to, żebyśmy wszyscy sobie zobaczyli, co możemy zrobić dla Boga i Kościoła dzisiaj. Bo właśnie w tej adhortacji Jan Paweł II nazwał świętego Józefa patronem nowej ewangelizacji, szczególnie dla tych krajów, które kiedyś były chrześcijańskie, a myślał wtedy o krajach Europy Zachodniej, ale dzisiaj, kiedy patrzymy sobie na te procesy, które zachodzą w naszej ojczyźnie, już należymy do tego kręgu. Kręgu nie wiary podnoszącej się, ale ciągle staczającej. I Józef jest postawiony jako patron nowej ewangelizacji, w którym już nie chodzi o słowa, ale o czyny, które przejawiają się w zaufaniu i robieniu tego, co należy zrobić. Jeżeli tylko otworzymy swoje serca, to doświadczymy Jego mocy. Niech więc tak się stanie. Niech otworzą się nasze serca. Niech Bóg ześle swoją łaskę. Amen.